Bugała i chciałem dzisiaj trochę powiedzieć na temat lokalnego testowego środowiska. Pracuję jako DevOps, można powiedzieć, od jakichś 2,5 roku. Obecnie jako konsultant dla firmy Aztec. Głównie zajmuję się takimi rzeczami jak Jenkins, Puppet i jakieś automatyzacje związane z Ruby i tak dalej. Więc to tak pokrótce, jeśli chodzi o mnie. O co chodzi z lokalnym środowiskiem deweloperskim? Chodzi o to, żeby stworzyć na lokalnym laptopie środowisko, które będzie prawie jeden do jednego, podobne jak środowisko deweloperskie, które jest gdzieś tam ustawione. Tak? Czyli tutaj mówimy o czymś takim jak frontend, backend, baza danych, czy jakiekolwiek inne serwisy, które są nawet webowo wystawione. Jakie są benefity, jakie są plusy takiego rozwiązania, to przede wszystkim, przynajmniej największe, jakie do tej pory zauważyłem, to jest przyspieszenie całego procesu developmentu. Polega to na tym, wyobraźmy sobie taką sytuację, w której mamy jakiś zespół deweloperów, który pracuje nad jakąś konkretną aplikacją albo rozwojem jakiejś konkretnej aplikacji i tam też w swoje poprawki wrzucają na przykład administratorzy, tam też pracują testerzy i w każdym przypadku, w którym na przykład jeżeli testerzy przeprowadzają swoje stres testy, to takie środowisko jest w danym momencie że tak powiem wyłączone z użytku dla pozostałych zespołów, ponieważ oni potrzebują tam wykonać jakiś bardzo konkretny load i no, w nich w danym momencie nie może wrzucać żadnych poprawek i nic zmieniać na tym środowisku, więc jeżeli można byłoby takie zmiany robić lokalnie, jeżeli można byłoby to zmieniać lokalnie i oczywiście potem także testować na tym środowisku deweloperskim, zdecydowanie przyspiesza to cały proces. Także środowisko deweloperskie jest znacznie bardziej stabilne, tak? Nie psuje się tak często. No i jeszcze taka jedna dość ważna mi się wydaje rzecz, to jest koszty związane z dodatkowymi środowiskami deweloperskimi. Spotkałem się z czymś takim, że widziałem aż 3 środowiska deweloperskie nazwane Dev1, Dev2, Dev3. Dev2, Dev3 były przeznaczone dla dwóch zespołów pracujących nad tym samym produktem, ale z tego względu, żeby jedni nie blokowali drugich, to zrobili, to Dev1 był takim miejscem, gdzie ten cały kod ich się spotykał. Czyli nie dość, że mieli problemy na swoich środowiskach, to jeszcze podczas integracji też się pojawiały jakieś kłopoty. Więc nie mówiąc już o tym, że no, potrzeba było stworzyć, dopóki to są wirtualne maszyny, to takiego dużego impaktu, jeśli chodzi o koszt, to nie ma. Natomiast zdecydowanie byłby to problem, gdyby to były fizyczne maszyny, tak? No i ważną rzeczą jest to, że tak naprawdę zarówno deweloperzy, jak i administratorzy, bazodanowcy i DevOpsy mogą korzystać z tego samego rozwiązania dla rozwijania ich części, ich części projektu. Więc jak to wygląda? Generalnie jest to wirtualna maszyna, którą mamy u siebie na laptopie, która w sposób automatyczny wrzuca całą konfigurację pod konkretną aplikację, także konfigurację, która jest powiedzmy z góry ustalona dla każdego serwera w naszej organizacji. Również aplikację, którą raczej jest deployment, a nie build tej aplikacji. I tą całą konfigurację, która wszystko to robi w sposób automatyczny, trzymamy w jakiejś tam kontroli wersji, na przykład Git czy SVN. I powiedzmy zarządzamy tym całym środowiskiem w ten sam sposób, jak przeprowadzamy development pozostałych wszystkich innych aplikacji. I tutaj w zasadzie nie jest coś takiego, że ograniczamy się do konkretnych technologii. Jest tak, że można używać każdej, która jest w danym momencie używana przez naszą organizację. Może to być Puppet, Chef, może to być Docker, także tool do automatyzacji może być Travis CI albo Jenkins. Więc tutaj w ogóle nie jesteśmy tym ograniczeni. Ja zrobiłem takie środowisko, w zasadzie już kilka w tym momencie, w oparciu o VirtualBoxa jako powiedzmy narzędzia do
do stawiania wirtualnych maszyn. Vagranta, który tak naprawdę automatyzuje prawie cały ten proces, może poza Gitem. Puppeta, który także działa, jest wymuszany z poziomu Vagranta. Jenkins, który zapewnia mi continuous integration i sprawdzanie tego całego builda, który tutaj jest przedstawiony. No i Mattermost, który jest takim webowym, można powiedzieć, czatem, który używamy tam generalnie między w zasadzie wszystkimi zespołami do komunikacji, gdzie wyskakują informacje o tym, czy dany build się wyłożył, czy to wszystko działa poprawnie. Zaczynając od wirtualnej maszyny, to na ogół pierwszy problem, jaki do tej pory widziałem, to jest, jakiego boxa używać. I są ludzie, którzy ściągają bezpośrednio z Vagrant Box ES już przygotowane wirtualne maszyny, na przykład CentOS od razu z Puppetem dostarczonym, czy Ubuntu, czy Debian, cokolwiek innego. Natomiast wiele, zwłaszcza większych korporacji, korzysta z znacznie takich bardziej enterprise'owych rozwiązań, jak na przykład Red Hat. I w takim przypadku trzeba byłoby już takiego boxa przygotować, aczkolwiek przypuszczam, że dla system administratorów nie jest to zbyt skomplikowany task. Zwykły provisioning z satelita czy z czegoś podobnego trwa dość krótko razem z podstawową konfiguracją, jak załadowanie Puppeta. Ja jeszcze będę tutaj także omawiał plik, który będzie zawierał takie, powiedzmy, podstawowe ustawienia, i będzie to plik YAMLowy. Korzystam z niego przy tym buildzie. Jak wiadomo, Vagrant korzysta z pliku, który się nazywa Vagrant File. I generalnie ten plik zaczął mi rosnąć do takich rozmiarów, że jeżeli miałbym prosić deweloperów, którzy tak naprawdę, i w ogóle ludzi, którzy tak naprawdę nie do końca są zainteresowani tym, żeby wiedzieć, jak w szczególe działa Vagrant, tylko chcą się raczej dowiedzieć, jak z tego korzystać, no to byłby jakiś tam kłopot. Natomiast taki plik YAMLowy zdecydowanie był dla nich czytelniejszy. No i jakieś tam automatyzacje związane, pisane w Rubin. Nie wiem, czy to dobrze widać, czy tam widać, okej. Tu jest taki przykład wykorzystania właśnie tego pliku settings.yaml z Vagrancie. Vagrant, można potraktować Vagrant File nie tylko jako bazę do tego, w jaki sposób Vagrant buduje wirtualną maszynę, ale także jako plik, w którym możemy w zasadzie wykorzystać prawie wszystkie funkcje z języka Ruby. I tu w tym przypadku, jak widać po prawej stronie, jest bardzo czytelny plik, który zawiera podstawowe informacje, jak obraz, którego zaciągamy do budowania naszej wirtualnej maszyny, nazwę boxa, RAM, użyte CPU, także podmontowane share'y, które w moim przypadku prezentują lokalnie zainstalowaną, czy tam raczej ściągniętą na przykład z Gita aplikację, którą mapuję do mojej wirtualnej maszyny i potem będę mógł raczej może nie budować, ale robić deployment aplikacji na wirtualnej maszynie. Tu jest jakiś taki przykład, że też wszystkie lupy działają, więc to jest normalny kod w Rubin. Configuration Management, czyli w naszym przypadku Puppet. I teraz jest ważna rzecz, ponieważ można byłoby próbować Puppeta uruchamiać zewnętrznie, natomiast to nigdy się nie sprawdziło z mojego przynajmniej doświadczenia. Na szczęście Vagrant, powiedzmy, domyślnie daje opcję do tego, żebyśmy korzystali Puppeta bezpośrednio na VM-ce podczas procesu budowania całej wirtualnej maszyny, a także i w późniejszym czasie, w momencie, kiedy już mamy wirtualną maszynę zbudowaną i chcemy wrzucać dodatkowe poprawki czy zmiany, które zostały wrzucone albo zmienione przez innych. Także tutaj za chwileczkę powiem o kilku skryptach, jakichś pre i post konfiguracji, którą można implementować. Oczywiście ja nie mówię o wszystkich możliwościach, tak? Bo tu mógłbym gadać chyba ze 2-3 godziny, natomiast wszystkich możliwości, jakie są dostępne, to jest po prostu część takich, które uznawałem za najbardziej istotne.
I tu jest kolejny przykład w taki sposób, jaki jest papet ustawiony. Ważną rzeczą jest to, że żeby korzystać ze wszystkich modułów, które chcielibyśmy mieć dla papetowych w naszym przypadku, dla naszej wirtualnej maszyny, no nie chcemy tego trzymać razem z plikiem Vagrant File gdzieś tam na gicie, tylko chcemy to trzymać oddzielnie, bo wiadomo, że każdy moduł, na przykład nie wiem, JBoss czy Apache, to mogą być nie dość, że duże moduły, to trzymanie tego w dwóch miejscach w ogóle się myli z sensem, dlatego prosta instrukcja, która sprawia, że cały ten kod jest, wszystkie te moduły są po prostu ściągane za każdym razem, gdy maszyna jest albo na nowo wbudowana, albo dochodzi do provisioningu maszyny, czyli wrzucamy nowszą konfigurację, to za każdym razem są sprawdzane, czy odpowiednie moduły są już zainstalowane. To jest jakiś taki przykład po prostu, jak to wygląda. Po prawej stronie jest plik, który się nazywa sipp, może się nazywać jakkolwiek tak naprawdę, natomiast kwestia polega na tym, że to jest podstawowy manifest dla naszej wirtualnej maszyny. Ważną rzeczą tutaj jest to, że wszystkie komponenty, które mamy na środowisku deweloperskim, lądują dokładnie na tej samej VM-ce. Nie jest to, że tak powiem, zasada, której nie można w żaden sposób złamać. Bo wiadomo, że mogą być, pojawić się rozwiązania, w których chcielibyśmy, żeby tworzyły się dwie wirtualne maszyny, co z punktu widzenia Vagranta nie jest problemem. Ale tutaj akurat pokazuję przykład, gdzie JBoss, Apache i frontend i backend i jakaś baza danych lądują w tym samym miejscu. Wiele osób pisze moduły w taki sposób, że to się uruchamia automatycznie. Natomiast z doświadczenia wiem, że to nigdy nie jest problem, żeby to się nie uruchamiało automatycznie. I na ogół, nawet jeżeli się by uruchomiło, to obciążenie takiej maszyny nie jest tak duże, żeby nie mogła ona działać na laptopie. Aczkolwiek może się taka sytuacja zdarzyć, wtedy trzeba rozważyć budowanie zależności między różnymi wirtualnymi maszynami. Jest jeszcze tutaj, jest tam podana taka klasa, która się nazywa Base Server, która byłaby w tym konkretnym przypadku klasą, załóżmy, zarządzaną bezpośrednio przez administratorów systemów operacyjnych, którzy mieliby tam swoje instrukcje, to byłaby klasa lądująca na każdym serwerze, mieliby tam swoje instrukcje, które, że tak powiem, konfigurują na przykład LDAP-a, czy SSH, czy wszystkie inne rzeczy, robią podstawowy hardening serwera. Kolejny przykład jest dodawaniu opcji, które są dostępne z linii poleceń. Polega to mniej więcej na tym, że wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy JBossa i mamy naszą wirtualną maszynę już postawioną jakiś miesiąc. Coś żeśmy tam dodawali, coś żeśmy usuwali, w zasadzie to już nie pamiętamy, czy wszystko tam jest poprawnie wyczyszczone. I ten kontener generalnie działa, aczkolwiek jest zupełnie inny niż to, co powinno być dostarczone, ponieważ generalnie jest tak, że Puppet usuwa i dodaje tylko i wyłącznie te rzeczy, które kontroluje. Jeżeli tego nie ma w konfiguracji i my to dodamy ręcznie, to tam zostanie i być może być problemem później, jeżeli będziemy wprowadzać zmiany i u nas na przykład część funkcjonalności będzie działała, natomiast u kogoś innego już nie. Dlatego to jest jakiś taki przykładowy skrypt i zależność, w jaki sposób usuwać kontener i oczywiście Puppet utworzy go na nowo od zera, przez co mamy czysty setup, co jest bardzo łatwo używane przez z linii poleceń. Także jakiekolwiek inne, tam już po prawej stronie, jakiekolwiek inne rzeczy, które są związane z konfiguracją, jak na przykład MTU czy cokolwiek innego, które są wymagane przed tym, zanim Puppet zacznie działać, albo czego Puppet nie bardzo jest w stanie, bo już z MTU to mógłby być problem, żeby Puppet to ustawiał. Także jest taki plugin do Vagranta, który się nazywa Trigger, który umożliwia to, że w zależności od tego, jaką akcję wywołujemy na Vagrancie, to on wykonuje konkretne polecenia. W moim przypadku jest tak, że ponieważ jest to maszyna, która się rejestruje do satelita,
to w momencie, kiedy ja bym ją niszczył bez tej instrukcji, to zostaje jakiś ślad w satelicie, który administratorzy na przykład muszą wykrywać i usuwać. W moim przypadku byłoby tak, że nazwa w satelicie zmienia się na delete me. Administratorzy mają skrypt w satelicie, który po prostu czyści wszystko, co się nazywa delete me, i w ten sposób i oni mają porządek, i my mamy porządek, że nie duplikują się te same rzeczy. Teraz może automatyzacja w Jenkinsie, jakby to wyglądało. Generalnie build Jenkinsowy to byłby taki klasyczny build, jeśli chodzi o testowanie jakiegokolwiek kodu, czyli zaciąganie z Gita, budowanie lokalnie VM-ki, następnie instalacja aplikacji, test aplikacji. Oczywiście to są bardzo podstawowe rzeczy. To nie możemy mówić o jakichś bardzo mocnych testach, przynajmniej na tym poziomie. Te testy odbywałyby się już bezpośrednio na środowisku deweloperskim. Natomiast ten build dawałby nam taką pewność, że na przykład pod kątem takiej podstawowej integracji wszystkich komponentów, z których korzystamy, mamy pewność, że to wszystko ze sobą powinno działać. Natomiast na deweloperskim środowisku mogą wystąpić jakieś problemy związane na przykład z nieotwartymi portami albo zajętością jednych rzeczy przez innymi, które nie są jeszcze wrzucone do Puppeta. No i oczywiście jakiś positive cook, który właśnie ląduje do Mattermosta i informuje mnie o tym, czy dany build Jenkinsowy przeszedł poprawnie czy nie. Jak to wygląda z poziomu, gdy próbujemy coś dewelopować na takim środowisku? To jest tak, że pracujemy na kodzie generalnie lokalnie i testujemy to wszystko lokalnie. W ten sposób nie zajmujemy w żaden sposób deweloperskiego środowiska. W momencie, kiedy jesteśmy pewni, że nasze zmiany działają, wrzucamy to na Gita, skąd deweloperskie środowisko będzie to zasysać. I ważną rzeczą tutaj jest to, żeby trzymać konfigurację między lokalnym środowiskiem deweloperskim, a tym takim docelowym, żeby konfiguracja była przynajmniej pod kątem kluczy i tych samych propertiesów czy opcji taka sama. Wartości już mogą się różnić, ponieważ lokalnie będziemy mieli na przykład inne IP adresy, czy będziemy korzystać z funkcji localhost, czy coś takiego. Natomiast zdecydowanie jest to do zautomatyzowania z poziomu Jenkinsa. Przykładem jest tutaj na przykład Hiera w Puppecie, która trzyma wszystkie propertiesy związane zarówno z konfiguracją aplikacji, w naszym przypadku konfiguracją aplikacji, konfiguracją systemową. No i żeby mieć pewność, że wszystko, co ja dodam sobie lokalnie, także będzie na tym docelowym środowisku deweloperskim dostępne, to jakiś tam build Jenkinsowy job, który nam to sprawdza, informuje mnie o tym, czy wszystkie opcje są dostępne. W zasadzie to tyle, bo tak jak mówię, no, ilość opcji i rozwiązań tutaj jest bardzo szeroka. Jest tutaj podany link do strony, na której ja mam mniej więcej takie środowisko zaimplementowane. I to jest też bardzo podstawowa wersja, bo to było raczej utworzone na takie moje wewnętrzne potrzeby, jak ja z tym zaczynałem, i tam parę innych rzeczy jest do tego dodanych. Natomiast no, tutaj można to rozbudowywać do bardzo szerokich, że tak powiem, rozmiarów. Więc no, tutaj to już każdy musiałby się zastanowić w zależności od używanych technologii i rozmiaru projektu, na którym się buduje, to ta wirtualna maszyna będzie większa bądź mniejsza. Natomiast warto jest stworzyć właśnie coś takiego jak to, coś takiego bazowego, na czym można potem budować konkretne inne, że tak powiem, rozwiązania pod konkretną aplikację. Ja zbudowałem takie trzy, mniej więcej na opierającą się o ten model, który tutaj jest podany. Tam w tym, co ja robiłem, było troszeczkę więcej już bezpośrednio związane z organizacją, dla której to robiłem. Więc no, to wszystko. Jakieś pytania? Słucham. Mam pytanie, czy rozważałeś Dockera i Docker to Pulse? Może być, nie ma żadnego problemu, żeby na przykład zamiast Puppeta używać Dockera. Ja nie widzę żadnego tutaj kłopotu, można tak oczywiście robić. Nie używałbym Dockera z Puppetem.
tego tytułu, że to się pokrywa. Tak, te rzeczy się pokrywają. Jak najbardziej Vagrant wspiera Dockera, ma nawet instrukcję pod Dockera i to jak najbardziej działa. Ja mówiłem o Puppecie, ponieważ dla firmy, której to robiłem, ona była mocno Red Hatowa i oni chcieli Puppeta, ponieważ Satellite się łączy, połączył się już w pewnym sensie, wersja 6 chyba i już wersja 6, 6. Satellite'a już ma Puppeta z Formanem w sobie i takie było zaproponowane rozwiązanie. Wiem, że jakiś inny zespół w tej samej firmie, który działa na troszeczkę innych zasadach, wiem, że oni mają Dockera i oni chcą iść Dockera i dostałem też taką prośbę, żeby próbować to zaimplementować w jedną całość. Ta po prostu operacja była oparta na Puppecie, więc... Tak jest, więc ja tak zrobiłem, bo stwierdziłem, że tak będzie na łatwiej. Były już moduły popisane, część jak na przykład JBoss tam, który był, to on był napisany w Puppecie. Tworzenie koła na nowo i z poziomu Dockera nie byłoby dla mnie zbyt... Tak. Naprawdę, jest 10 linijek, tak? Docker file, tak, tak. Działa. A jak sobie radzicie z przenoszalnością Vagrant file'ów między środowiskami, komputerami? Wszystko jest na gicie. Znaczy generalnie, w jaki sposób to się może, bo ja nie powiem... Jak widać między systemami operacyjnymi? Tu między systemami operacyjnymi, to znaczy na przykład jak masz... Takie rzeczy widziałem. VirtualBox to jest nice, że to działa wszędzie. Tak. Wydajność to tam ma strach. Jeśli chodzi, znaczy szczerze powiem, że nie testowałem nigdy tego na VMware'ze. Wszystko opieraliśmy o VirtualBoxa, po prostu działa wszędzie. I to jest słuszna uwaga, że mogą się pojawić problemy typu wydajność. To wszystko zależy od tego, jaka jest aplikacja. Jeżeli jest bardzo wymagająca, no to trzeba się zastanowić nad innym hypervisorem, na przykład VMware, tak? Tak, ale jak masz aplikację, która potrzebuje tam paru terabajtów danych, to już nie będzie jakaś... Znaczy trzeba, to jest przede wszystkim, ważną rzeczą tutaj jest to, że to jest... że lokalne środowisko deweloperskie działa na takiej zasadzie, że ja tworzę jakiś tam kod, robię tego deployment i sprawdzam, czy to wszystko działa, czy na przykład jak wejdę na swoją stronę, czy na jakiś tam content webowy, czy on się poprawnie wyświetla. Ta cała reszta, o której ty mówisz, terabajty danych, to wszystko już jest testowane na deweloperskim środowisku, ponieważ lokalnie nie do końca jesteś w stanie to wykonać. Nie dość, że zbyt duża ilość danych, którą musiałbyś zasysać, nawet można było, tak, tam był taki przykład z MTU. Mieliśmy tak, że aplikacja potrzebowała się łączyć do jakiegoś tam centralnego serwera z różnymi rekordami. I właśnie to MTU było zwiększone, ponieważ z mniejszym w ogóle połączenia były zrywane. Więc no, to jest jeden z takich przykładów, gdzie trzeba po prostu próbować znajdować rozwiązanie. Czy za każdym git push budujecie na tym środowisku Jenkinsa wirtualną maszynę? Nie. To kiedy ją budujecie? To jest budowane... W tym momencie mamy takie rozwiązanie, że to jest budowane co wieczór, tam o 22, kiedy wiadomo, ja wiem, że nikt na tym nie robi. Przylatuje build i ja rano sobie przychodzę, bo póki co to tylko ja na razie to wspieram. To jest całkiem nowa, świeża rzecz. To ja przychodzę sobie rano, sprawdzam, czy wszystko działa. Tak? Natomiast jeżeli ktoś, bo jest taka możliwość, zarequestuje takiego builda w ciągu dnia, żeby testować jakieś tam swoje rzeczy, to na tym wspomnianym wcześniej Mattermoście, którego na ogół wszyscy mają odpalonego, z mocnym naciskiem na ogół, to ja wtedy wiem, że coś się wysypało i ewentualnie mogę to poprawić. Gdzie mogę to zbudowane boksy Vagranta? Macie jakąś integrację z artefaktorem? To znaczy tak, generalnie znaczy budowane boksy, mówisz o... Mieliście własne boksy? Tak, bo jest wszystko na Red Hacie oparte, zbudowany jest jeden, jest update'owany przez administratorów systemów, kiedy im zależy. Generalnie jest tak, że ich zadaniem jest to, żeby trzymać to tak, jak oni puszczają deployment nowych serwerów. Więc generalnie jest tak, że box jest trzymany na jakimś tam szerze, tak, z którego wszyscy po prostu zaciągają. Tak? Natomiast konfiguracja jest trzymana w gicie. W tym momencie u mnie rozwiązanie jest takie, że ja mam powiedzmy coś, co nazwałem Vagrant Base,
czyli taki, taki projekt w Gicie, który jest podstawą, natomiast to, co zaciągają wszyscy deweloperzy i wszyscy pozostali, to mają tam konkretne swoje nazwy, tak? I w momencie, kiedy ty, załóżmy ten Vagrant nazywa się Web Vagrant, który jest jakąś tam webową aplikacją, zaciągasz tego Web Vagranta, on zasysa oddzielnie już Vagrant Base'a jako podstawę, przez co ja nie duplikuję sobie pracy, a konkretne rozwiązanie jest dostarczone. Jeśli masz taką sytuację, że aplikacja jest zbudowana np. z trzech komponentów, typu tam Docka, Apache, baza danych, identyfikować porty czy lokalizację konfiguracji. Więc ja sobie mogę to na potrzeby Vagranta wszystko pozmieniać i upchać w jednym miejscu, natomiast rozwiązanie zostanie dostarczone. Rozdzielałbym to tylko i wyłącznie w przypadku, gdybym wiedział, że dane komponenty albo dane aplikacje nie działają na przykład po lokalhoście albo po jakimś IP adresu, albo w ogóle nie mogą lokalnie działać, współdziałać ze sobą, muszą być rozdzielone. Ciężko mi sobie wyobrazić taką sytuację tak naprawdę, no ale to może być jednym, może się coś takiego zdarzyć. Natomiast Vagrant może budować kilka wirtualnych maszyn naraz. Jeden plik Vagrantowy może kilka maszyn naraz budować, więc tutaj wydaje mi się, że to nie będzie kłopot. Laptop, no ale tak nie oszukujmy się, masa laptopów ma po 16 giga RAM-u, to co 10 lat temu to miały tylko serwery stojące w data center, tak? Właśnie miało być moje kolejne pytanie, jakie laptopy macie? 16 giga to chyba też podstawa. To 16 giga to nie jest jakaś taka, że tak powiem, kosmiczna rzecz, tak? Ale nawet i 8 giga mogłoby wystarczyć. To wszystko zależy od tego, jak mocno obciążające jest rozwiązanie. No wiadomo, że gdyby lokalne takie środowisko się nie sprawdzało, to w sensie takim, że nie wszystkie komponenty, to można wywalić część z komponentów, jak na przykład, nie wiem, baza danych, która jest bardzo duża, nie wiem, jakiś Oracle, który tam nie wiadomo co orze, tak? No to wiadomo, że wtedy to trzeba pomyśleć o tym, żeby to wywalić na zewnątrz i pomyśleć o rozwiązaniu takim, w którym lokalne środowisko jakoś w jakiś sposób by się do tej łazy łączyło. To ja mam pytanie, dlaczego na przykład, jeżeli używacie satellite'a, to domyślam się, że też macie jakąś warstwę wirtualizującą. Tak, VMware jest. Czego używacie? VMware jest. No to jest plugin do Vagranta, który automatycznie odpala wirtualkę w VMware. Dzięki czemu możesz uploadować te całe problemy, jakie masz na swoim laptopie, na serwer gdzieś tam stojący w waszej serwerowni. Dzięki temu będziesz miał bardzo blisko, możesz być w tego środowiska, jakim de facto będziesz miał nawet prawie na produkcji. To znaczy, no w takim przypadku bym się z tą zgodził, ale pomyśl, jak masz 60 deweloperów, każdy z nich dostanie własną VM-kę. To jest, no z punktu widzenia ewentualnych kosztów, to jest tak, że masz jakiś tam storage zajęty na rozwiązaniu, jakieś tam resursy zajęte. Więc to z tego względu, to no, jeżeli firma nie ma z tym problemów, jak najbardziej takie rozwiązanie może być używane. Możesz coś takiego przerobić na zasadzie, nie wiem, RPM czy czegokolwiek, co wrzucasz na serwer, rozpakowujesz i wszystko jest to samo, tak? I każdy deweloper ma własną VM-kę gdzieś tam postawioną, tak? Natomiast naszym celem było to, żeby to było lokalnie, bo mamy deweloperów, którzy pracują na przykład z domu, albo którzy niekoniecznie łączą się na przykład do korporacyjnej sieci, a chcą nadal robić to, co robią, tak? Debugowanie czasami jest tam strasznie trudne, jak jest to zdanie. Więc to, tak jak mówię, ilość rozwiązań, że tak powiem, możliwości z tym jest bardzo, bardzo duża. To było takie nakreślenie, jak ja to rozwiązałem do konkretnego przykładu i pokazanie kilku opcji, które mogą być przydatne. Czy deweloperzy lubią uczyć się Vagranta i tego kilku składów? Nie, nie lubią. Nie lubią, nie. Na początku to mieliśmy, ja miałem, może nie miałem aż tak dużych problemów, bo ja na początku założyłem, że oni tego nie będą lubić. Proszę. Vagrant jest prosty, tak, ale ja swoje rozwiązanie oparłem o to, o dwie komendy tak naprawdę, tak? Czyli wymusiłem na nich, żeby mieli coś takiego jak Git for Windows, który zawiera w sobie Git Basha i powiedziałem, odpalajcie to i wklejcie te dwie komendy. Pierwsza komenda to jest Git Clone, druga komenda to jest Vagrant API. To jest wszystko, co oni muszą robić. Ja mają całe środowisko. Im to odpowiada, jeszcze jest trzecia komenda, która się nazywa Vagrant Provision, którą robią w momencie, kiedy ja im mówię, że są jakieś tam zmiany czy coś takiego, że muszą sobie zaciągnąć nowinki, które się tam... Sobie ten własny repozytorium do Vagranta, do boxów i tam automatycznie będziesz miał informację, że
Znaczy, sandbox się prawie, no on się rzadziej zdecydowanie zmienia niż konfiguracja pod aplikację, bo w momencie, kiedy my żeśmy to robili, to w ogóle to by szło w parze z jakimś tam developmentem aplikacji, ze zmianą z Java 6 na Java 8, ze zmianą JBossa na coś innego, więc możesz sobie wyobrazić po prostu ile tego, taka ilość zmian, nie dość, że przeraziła deweloperów w momencie, kiedy oni dostali takie zadanie, to jeszcze jak ja widziałem, że za każdym razem muszę prawie cały kod przerabiać, to też to był spory kłopot. No, bardzo dużo pracy. Dlatego przeszliśmy na Docker. Nie, okazało się, że po prostu jest słabsi. Jak na przykład ja miałem sytuację, gdzie muszę mieć zainstalowanego PHP 5, 7, Java, jakieś tam testy deprotraktorowe, jakieś testy do Phantom JS-a, Sora, Supervisora, czy coś napisane w Pythonie. Nagle się tego okazuje, że jest tak dużo, że ktoś nam mówi, ej, wiecie co, bo ja się pracuję nad jedną rzeczą, nagle sobie coś tam rekonfigurujesz, zmieniają się moduły do Puppeta i wszystko się rozpiernicza. To nagle się okazuje, że w tym momencie chłopaki zaczęli robić coś z Dockerem i nagle okazuje się, że jest to właśnie odrębność od separowanej aplikacji. Oczywiście można byłoby dokładnie to samo osiągnąć przez Vagranta i mieć tam w nim 7 wirtualek czy 8, tylko był problem z tym... No lokalnie tyle trzymać to byłby problem, 7 wirtualek. To problem, żeby to zarządzać, a Docker tak, zdecydowanie. Pomaga to tym zarządzać. My teraz tylko Docker Compose używamy, żeby takie rzeczy robić. Oczywiście jak to wymaga, że tak, a nie inaczej pewne rzeczy piszemy, a później jak już robimy środowisko testowe, to trzeba pewne rzeczy tam doszlifować. No, Tutaj spotkałem się z czymś takim, że była bardzo duża różnica między tą, powiedzmy, deploymentem tej samej aplikacji na, że tak powiem, jednym środowisku, a deploymentem na innym środowisku. Tylko środowisko mam na myśli nie, może klient, to będzie bardziej odpowiednie słowo, do jednego klienta, do drugiego klienta. Była tak duże były różnice, że no, Puppet tutaj nam bardzo dużo rozwiązał, bo napisaliśmy sobie resursy, czyli napisaliśmy sobie w zasadzie taką bibliotekę, która w taki sposób obsługuje JBossa, bo nie korzystamy z tej, która jest na Puppet Labsach, w taki sposób obsługuje JBossa, że w zasadzie jesteśmy naszą aplikację dostarczyć w dowolny sposób, jak to sobie tam, że tak powiem, zażyczy. I to był jeden z takich celów do osiągnięcia, jeśli chodzi o Puppeta. A próbowaliście czegoś innego niż Puppet? Zważaliście? To znaczy wiem, że inny jakiś zespół jest w trakcie implementowania Dockera w tym momencie. Nie, ale inne programery mam. Nie, bardziej mi Nie. To tutaj mocno był nacisk na Puppeta, więc ja się po prostu z tym nie kłóciłem. Tak? Korzystałem wcześniej z Chefa jeszcze, tak poważniej i tak... Na tyle, co widziałem, to i w jednym, i w drugim osiągniesz to samo, więc to już tam stwierdziłem, że jeżeli nie mam na to takiego bezpośredniego wpływu, to niech to sobie tam wyżej zarządzi, jak się mu podoba. Jeszcze jakieś pytania? Okej, to dziękuję bardzo.